by chwytać oddech. Była sina, rzęziła, jęczała. Dwie rodzone siostry podtrzymywały ją z obu stron. Obok, modląc się za umierającą, klęczały siostry zakonne. Niech to już się skończy, modliła się jedna z nich. Gruźlica zaatakowała uprzednio jelita chore i przez ostatnie miesiące do duszności przyłączyły się okropne bóle, brzuch wzdęty, całkowita niemożność funkcji fizjologicznych. 8 lipca chorą przeniesiono do infirmerii, czyli klasztornej izby chorych. Przy ówczesnym stanie medycyny leczono ją środkami budzącymi dziś grozę. Po stwierdzeniu gruźlicy, gdy jeszcze chora uczestniczyła w modlitwach zgromadzenia w chórze zakonnym, robiono jej nakłucia rozpalonymi igłami, które miały jakoby wydobyć na powierzchnię stan zapalny płuc. Jedna z sióstr pisała, że kiedyś po 500 nakłuciach, mając jedną wielką ranę w boku, chora poszła odmawiać brewiarz w chórze. Leczono ją także kataplazmami, banikami, podobno ciętymi. Stosowano kurację mleczną, chociaż wiedziano, że przez całe życie nie znosiła mleka. Wskutek krańcowego wychudzenia i odleżyn kości były obnażone. Nerwy chorej były tak wyczulone, że najmniejszy szelest przyprawiał ją o łzy. Pielęgnujące chorą rodzone siostry, zwłaszcza matka Agnieszka, spisywały każde jej słowo. Te zapiski pozwalają podziwiać heroiczną cierpliwość chorej, której nazbyt często zadawano taktowne pytanie. A gdybyś dziś umarła, czy byś się cieszyła? Chora odpowiadała niezmiennie: wszystko mi jedno. Od 19 sierpnia nie mogła przyjmować komunii. Była osłabiona, pluła krwią i zwracała każde pożywienie. A więc do 30 września była pozbawiona mocy Eucharystii. Wtedy to wypowiedziała znane słowa: wszystko jest łaską. Do końca życia rodzone siostry chorej nie były w stanie wspominać bez zgrozy tego czwartku ukonania. Nawet wówczas, gdy ich młodsza siostrzyczka w niespotykanym tempie, bo 25 lat po śmierci, została beatyfikowaną, a w 2 lata później kanonizowaną świętą Kościoła. Wszystkie 3 dożyły sędziwego wieku, 90 i 80 lat, jednak ów czwartek nigdy nie zatarł się w ich pamięci, nie zatracił swej grozy. Na kilka dni przed śmiercią chora usłyszała, jak 2 zakonnice rozmawiały pod drzwiami o tym, co przełożona napisze o niej po jej śmierci. Miła była siostrzyczka, ale nic o niej nie ma do powiedzenia. A oto minęło ponad 120 lat od jej urodzin, prawie 100 lat od jej śmierci, ponad 70 lat od kanonizacji i wciąż teologowie i artyści, pisarze i dusze pobożne piszą o niej. Jest o czym pisać i warto pisać. A zdanie, co też jest o niej do powiedzenia, niech nas zastanowi, bo wyrzekły je te, które na co dzień z nią żyły przez 9 lat i 6 miesięcy jej pobytu w Karmelu, od 9 kwietnia 1888 do 30 września 1897 roku. Jak mało wiemy, kto nas otacza i jak trudno dostrzec świętość. Ta młoda, umierająca zakonnica nosiła w zakonie
imię siostry Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. Cierpienia Twe i błędy. Wszędy są drogi proste, lecz i manowce są wszędy. O to chodzi jedynie, by naprzód wciąż iść śmiało, bo zawsze się dochodzi gdzie indziej, niż się chciało. Zawsze pragnęłam być świętą, ale cóż, kiedy porównuję się ze świętymi, stwierdzam nieustannie, że między nami jest ta sama różnica, jak między niebotyczną górą, a zgubionym ziarnkiem piasku, deptanym stopami przechodniów. Lecz zamiast zniechęcać się, mówię sobie, dobry Bóg nie dawałby mi pragnień nierealnych, więc mimo, że jestem tak małą, mogę dążyć do świętości. Niepodobna mi stać się wielką, powinnam więc znosić się taką, jaką jestem, ze wszystkimi swymi niedoskonałościami. Chcę jednak znaleźć sposób dostania się do nieba, jakąś małą drogę, bardzo prostą i bardzo krótką. Małą drogę, zupełnie nową. Że mamy tą samą drogą zmierzać do nieba, drogą cierpienia połączonego z miłością. Zrozumiałam to bardziej niż kiedykolwiek, do jakiego stopnia dusza Twoja jest siostrą mojej, skoro jest powołana, aby wznosić się do Boga windą miłości, a nie powinna bynajmniej wspinać się po stromych schodach bojaźni. Nie dziwię się, że zażyłość z Jezusem wydaje Ci się trochę trudna do zrealizowania. Nie można dojść do tego w jednym dniu. Jestem wszakże pewna, że daleko więcej Cię wspomogę, byś mógł iść tą rozkoszną drogą, gdy będę już wyzwolona ze śmiertelnej powłoki i powiesz wkrótce jak święty Augustyn: miłość jest ciężarem, który mnie pociąga. Windą, która mnie uniesie aż do nieba, są Twoje ramiona, o Jezu. A do tego nie potrzebuję wzrastać. Przeciwnie, powinnam zostać małą, stawać się coraz mniejszą. O mój Boże, przewyższyłeś wszelkie moje oczekiwanie. To też pragnę wyśpiewać Twoje miłosierdzie. Męczeństwo serca jest nie mniej płodne i owocne od przelania krwi. Mnie samą nieraz dziwi to, czego was nauczam. Czuję po prostu, że mówiąc do was, nie mylę się, że to Jezus mówi do was przez moje usta. Nauczam drogi dziecięctwa duchowego, czyli drogi ufności i zupełnego zdania się na Boga. Chcę wskazywać duszom małe środki, którymi posługiwałam się tak skutecznie. Mówić im będę, że tu na ziemi jedno tylko czynić należy. Rzucać pod stopy Jezusa kwiaty małych ofiar, ujmować Go pieszczotami. W taki to sposób Go ujęłam i dlatego właśnie tak dobrego doznam przyjęcia.
W mojej małej drodze są tylko rzeczy bardzo zwyczajne. Trzeba, by małe dusze mogły czynić wszystko, co czynię. Naszymi małymi aktami cnoty, naszą miłością bliźniego, praktykowaną w cieniu, nawracamy dusze, które są daleko od nas. Pomagamy misjonarzom, a nawet w ostatnim dniu być może powiedzą nam, że budowałyśmy materialne mieszkanie Jezusowi i przygotowywałyśmy Jego drogi. Jezus sam wskazał mi drogę, żadna książka, żaden teolog nie pouczał mnie, a jednak czuję w głębi serca, że jestem w prawdzie. Trzeba praktykować małe cnoty. Jest to nieraz trudne, ale Pan Bóg nie odmawia pierwszej łaski, która daje odwagę do przezwyciężenia się. Jeżeli dusza odpowie jej wiernie, znajdzie się natychmiast w światłości. Trzeba więc najpierw działać z odwagą, następnie serce się umocni i wtedy idziemy od zwycięstwa do zwycięstwa. Nie, nie jestem świętą. Nie spełniam nigdy czynów, jakich dokonywali święci. Jestem maleńką duszyczką, którą Bóg napełnił łaskami. W niebie zobaczysz, że mówię prawdę. Wyobrażam sobie, że wybrane miejsca odmówione wielkim świętym męczennikom będą udziałem małych dzieci. Być małym to uznawać swą nicość, to oczekiwać wszystkiego od Boga, jak małe dziecko oczekuje wszystkiego od swego ojca. Niczym się nie kłopotać, nie gromadzić mienia. Być małym to nie przypisywać sobie cnót, które się pełni, nie sądzić, że jest się zdolnym do czegokolwiek, lecz uznawać, że Bóg daje swemu małemu dziecku skarb cnót w ręce, aby go używało w potrzebie. Lecz jest to zawsze skarb Pana Boga. Wreszcie nie zniechęcać się swoimi błędami, bo dzieci upadają często, ale są za małe, aby uczynić sobie wielką krzywdę. Mali sądzeni będą z niezmierną łagodnością, a małym można pozostać na najwyższych nawet urzędach. Niczego nie dawałam Bogu prócz miłości, a On mi odda miłość za miłość. Po mojej śmierci spuszczać będę na ziemię deszcz róż. Czuję, że posłannictwo moje rozpocznie się. Posłannictwo wszczepienia w duszę miłości Boga. Takiej miłości, jaką ja Go miłuję. Nauczania ludzi mojej małej drogi. Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi. Miłość. Kochać, być kochaną i powracać na ziemię, by szerzyć miłość dla miłości. By rzeczywiście być ofiarą miłości, trzeba się oddać całkowicie. Nie będzie się strawionym przez miłość, jeżeli nie odda się miłości. O Jezu, błagam Cię, wybierz sobie legion małych ofiar godnych Twojej miłości. Doskonała miłość bliźniego polega na tym, by znosić błędy innych, nie dziwić się wcale ich słabościom, budować się nawet najdrobniejszymi aktami cnót, które w nich spostrzegamy. Przede wszystkim jednak zrozumiałam, że miłość bliźniego nie powinna pozostawać zamknięta w głębi serca. O tak, czuję to, że kiedy jestem miłosierna, wtedy Jezus sam działa we mnie.
Im mocniej jestem z nim zjednoczona, tym bardziej kocham wszystkie moje siostry. Kiedy chcę spotęgować w sobie tę miłość, a szatan usiłuje podsunąć mi przed oczy duszy błędy tej lub tamtej siostry, dla mnie mniej sympatycznej, śpieszę, by wynaleźć jej cnoty i dobre pragnienia. Mówię sobie, że zobaczyłam tylko jeden jej upadek, a może odniosła ona wiele zwycięstw, które przez pokorę ukryła, i że to, co zdaje się być błędem, może ze względu na intencje być aktem cnoty. Miłość płaci się jedynie miłością, a rany zadane miłością zagoić potrafi tylko miłość. Ofiarujemy całym sercem cierpienia nasze Jezusowi, by zbawić duszę. Jeżeli jedno westchnienie może zbawić jedną duszę, ileż zdołają dokonać takie cierpienia jak nasze? Nie odmawiajmy nic Jezusowi. Ziarnko piasku zabiera się do dzieła bez radości, bez odwagi, bez siły, a wszystkie te tytuły ułatwiają mu wykonanie zadania. Chce pracować z miłości. Jakiż to przywilej, gdy Jezus zsyła nam tak wielkie cierpienie? Ach, wieczność nie będzie zbyt długa, by mu dzięki składać. Dzień karmelitanki jest dniem straconym, jeśli przeminie bez cierpienia, gdybyż przynajmniej odczuwało się bliskość Jezusa. Ach, uczyniłoby się wszystko dla Niego. Ale nie. On ukazuje się nam tylko w dali, o 1000 mil. Jesteśmy zdani jedynie na siebie. Ach, jakże nudno i pusto, gdy nie ma Jezusa. Nie sądźmy, żebyśmy mogły miłować bez cierpienia, bez wielkiego cierpienia. To nasze bogactwo, sposób zarobkowania. Cierpimy z goryczą, to znaczy bez odwagi, bez męstwa. Wstrząsem w życiu Teresy była ujawniona choroba. W nocy z 3 na 4 kwietnia dostała krwotoku płucnego. Następnej nocy krwotok się powtórzył. W ten sposób rozpoczęła się długa, mająca trwać 17 miesięcy, choroba. Cierpienia w tym okresie coraz bardziej nasilały się. Do męczeństwa ciała dołącza się jeszcze jedno – noc wiary. Jezus dał mi odczuć, że istotnie są dusze pozbawione wiary. Pozwolił On, aby duszę moją spowiły najgęstsze ciemności, że myśl o niebie stała się przedmiotem walki i udręki. Przypuśćmy, że urodziłam się w krainie gęstej mgły i nigdy nie podziwiałam radosnego widoku natury zalanej i przemienionej promiennym słońcem. Co prawda od dzieciństwa słucham opowiadań o tych wspaniałościach. Wiem, że kraj, w którym przebywam, nie jest moją ojczyzną, że jest inny, do którego winnam nieustannie tęsknić. Jego istnienie nie jest bajką zmyśloną przez mieszkańca smętnego kraju, w którym się znajduję, lecz prawdą niezbitą, albowiem królowej słonecznej krainy przyszedł do krainy ciemności, by żyć w niej przez 33 lata. Ale cóż, ciemności nie mogły zrozumieć, że ten boski król był światłem świata. A oto nagle mgły otaczające mnie skęstniały, przeniknęły do wnętrza mej duszy i zasnęły ją do tego stopnia, że nie jestem już w stanie odnaleźć w niej słodkiego obrazu mej ojczyzny. Wszystko zniknęło. Przez ponad rok 23-letnia dziewczyna z otwartą gruźlicą zachowywała ostrą regułę karmelu. Posty, nigdy masła, ani mięsa, nieopalona cela, za mało snu, a przy tym żyła w ciemnościach wiary. Zamknięta w swym karmelu pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia,
klasztorze gorliwym i cenionym, odpowiada na problem zła i niewiary swą niezachwianą ufnością w tkliwą i schodzącą do człowieka miłość Bożą. Wzrok dziecka, które dotknęło dna cierpienia fizycznego i duchowego, o którym nie miało bladego pojęcia jej najbliższe otoczenie, wznosi się ufnie ponad mur ciemności i ludzkiej małostkowości ku miłosierdziu Bożemu. Oddaje Bogu w ofierze siebie jako odpowiedź gorącej miłości na Jego miłość i Bóg bierze ją za słowo, odbierając kolejno wszystkie podpory. A Teresa mężnie, heroicznie, a jednocześnie jakże prosto i bezbłędnie szła przez ciemność ku nadziei. Jest jednocześnie w tym okresie niezwykle aktywna i twórcza. Wie, że czas jej jest krótki, uczy więc nowicjuszki powierzone jej opiece swej małej drogi. Doktryna jej nauki nie zostaje jednak zamknięta tylko w murach klauzury karmelitańskiej. W maju otrzymuje brata duchowego. Jest nim 25-letni kleryk Adolf Roulin, który ma wkrótce wyjechać na misję do Chin. Jej pierwszy brat duchowy, Maurice Bellier, także został misjonarzem. Obaj będą za pośrednictwem korespondencji nauczani doktryny małej drogi. W ostatnim stadium choroby wielokrotnie mówiła, że nie wyobrażała sobie takich cierpień, jakich doświadczała. Zanim przeniesiono ją do infirmerii, wzdychała, że zauważą jej chorobę dopiero wówczas, gdy upadnie i nie będzie mogła już wstać. Tak się zresztą stało. 18 ostatnich miesięcy nagromadziło tyle cierpień moralnych, że wprost trudno je wyrazić. Sama Teresa twierdzi, że opis ciemności wiary, a więc cierpienia duszy, jest blady w porównaniu z rzeczywistością. W mroku, jaki ją otaczał do końca jej dni, na jedną chwilę zabłyśnie i umocni ją krótkotrwały promień światła. W nocy 10 maja we śnie. Znalazłam się na pewnego rodzaju galerii. Nagle spostrzegłam trzy karmelitanki ubrane w białe płaszcze i duże welony. Zrozumiałam, że przybyły z nieba. Najwyższa ze świętych podeszła do mnie. Natychmiast upadłam na kolana o radości. Karmelitanka podniosła swój welon, a raczej uchyliła go i mnie nim okryła. Bez chwili wytchnienia poznałam czcigodną matkę Annę od Jezusa, założycielkę Karmelu we Francji. Twarz jej była piękna nadziemską pięknością. Odważyłam się wyrzec słowa: o matko, powiedz, błagam cię, czy dobry Bóg pozostawi mnie jeszcze długo na ziemi? Czy nie zechce przyjść wkrótce po mnie? Święta, uśmiechnąwszy się czule, wyszeptała: tak, wkrótce, wkrótce. Obiecuję ci to. Nadeszła zima. Klasztor nie jest ogrzewany. Jedynym cieplejszym miejscem jest sala zgromadzeń. Przez cały dzień w celi, w kaplicy, na korytarzach. Teresa drży z zimna, żywi się resztkami i kaszle, ciągle kaszle. Ale najgorsze są wieczory. Potrzebowała całej godziny wieczorem, by pojutrzni wejść do swej celi na pierwszym piętrze i drugiej, by się rozebrać. Leżała w zimnie zgorączkowana, bezsenna, krztusząca się od kaszlu, cały czas z otwartą gruźlicą. W ostatnich miesiącach życia kończy swe pisma autobiograficzne, które już po śmierci zostały zebrane i wydane pod wspólnym tytułem Dzieje duszy. To one zawierały doktrynę jej małej drogi i miały ją rozsławić na całym świecie. 12 lipca. Nic się mnie nie trzyma. Wszystko, co mam i co zdobywam, to dla Kościoła i dla dusz. Żyjąc nawet do lat 80,
pozostałabym tak samo ubogą. 15 lipca. Trzeba będzie powiedzieć, że radość i uniesienie są jedynie w głębi mej duszy. Nie zachęciłoby to dusz, gdyby przypuszczano, że niewiele cierpiałam. 20 lipca. Nie chciałabym podnieść słomki, aby uniknąć czyśćca. Wszystko, co robiłam, czyniłam, aby sprawić Bogu przyjemność, aby Mu zbawić duszę. 1 sierpnia. Wszyscy kochać mnie będą. Wiem o tym dobrze. 3 sierpnia. Świętość nie jest w tej lub owej praktyce. Polega ona na usposobieniu serca, które sprawia, że jesteśmy małymi, pokornymi w objęciach Boga, uznającymi swą słabość i ufającymi do zuchwalstwa Jego dobroci ojcowskiej. 18 sierpnia. Cierpię wiele, lecz czy cierpię dobrze? Oto, co jest nader ważne. 22 sierpnia. Tak, cóż to za łaska mieć wiarę. Gdybym nie miała wiary, bez wahania zadałabym sobie śmierć. 21 września. Teraz czuję dobrze, że to, co powiedziałam i napisałam, jest pod każdym względem prawdą. Prawdą jest, że bardzo pragnęłam cierpieć dla Boga. I prawdą jest, że tego jeszcze pragnę. 29 września. Kiedyż się wreszcie całkowicie zaduszę? Już nie mogę. Módlcie się za mnie. Jezus, Maryja. Tak chcę. Chcę bardzo. Rankiem w środę 29 września dusi się. Wspólnota zwołana do infirmerii przez prawie godzinę odmawia modlitwy zakonających. Następnej nocy przeorysza po raz pierwszy poleca siostrze Marii od Najświętszego Serca i siostrze Genowefie czuwać przy siostrze. Czuwają na zmianę. Matka Agnieszka śpi w sąsiedniej celi. Dla Teresy jest to zła noc, pełna koszmarów. Modli się do Najświętszej Panny. We czwartek rano, w pochmurny i deszczowy dzień, 3 siostry otaczają ją podczas wspólnotowej mszy świętej. Mówi im: to czyste konanie, bez żadnej domieszki pociechy. Jej stan nagle pogarsza się. Matka Agnieszka zanotowała jej okrzyki pośród coraz krótszego oddechu. O, gdybyś wiedziała, co to znaczy dusić się. Mój Boże, miej litość nad twoją biedną córeczką. Zlituj się nad nią. Do Matki Marii od świętego Gonzagi. O, moja matko, zapewniam cię, że kielich pełen po brzegi, lecz Bóg nie opuści mnie. On mnie nigdy nie opuścił. Po południu, po nieszporach, Matka Maria od świętego Gonzagi kładzie jej na kolanach obrazek Matki Bożej z góry Karmel. O, moja matko, oddaj mnie prędko Matce Najświętszej. Jestem dzieckiem, które już nie może. Przygotuj mnie do dobrej śmierci. Odpowiadają jej, że jest już gotowa. Tak. Zdaje mi się, że zawsze szukałam jedynie prawdy. Tak.
Tak, zrozumiałam pokorę serca. Zdaje mi się, że jestem pokorna. Wszystko, co napisałam o mych pragnieniach cierpienia. A mimo wszystko, jakież to prawdziwe. I nie żałuję, że oddałam się miłości, wręcz przeciwnie. Około godziny 17 dzwon zwołuje pośpiesznie wspólnotę do infirmerii. Konająca trzyma mocno swój krucyfiks. Po godzinie 19 Teresie udaje się powiedzieć: moja matko, czy to jeszcze nie konanie? Czyż ja nie umrę? Przełożona odpowiada, że to jest konanie, lecz Pan Bóg być może zechce je jeszcze o kilka godzin przedłużyć. Aha, więc dobrze, dobrze. Nie chciałabym krócej cierpieć. Patrzy na swój krucyfiks. Kocham go. Mój Boże, kocham Cię. Jej głowa opada. Przełożona znów każe uderzyć w dzwon. Siostry, klęcząc, zobaczyły jej uspokajającą się twarz. Jej promienne spojrzenie zatrzymuje się nieco ponad figurą Matki Bożej uśmiechu. Trwało to przez czas jednego wieże. Potem zamknęła oczy i opadła. Uśmiechnęła się. Była zachwycająco piękna i wyglądała jak bardzo młoda dziewczyna. Było około godziny 19:20. Każdemu daj śmierć jego własną, Panie. Daj umieranie, co wynika z życia, gdzie miał swą miłość, cel i biedowanie. Jeśli więc na wspólnej łące pewnego dnia nikt mnie nie zobaczy, nikt nie odnajdzie, powiedzcie, że się zgubiłam i że odchodząc pełna miłości, pogodziłam się z mą stratą i zwyciężyłam. Z twarzą nachyloną ku ukochanemu trwałam spokojna, zapomniana. Wszystko ustało, a ja trwałam wciąż, porzuciwszy swe troski pomiędzy liliami, zapomniana. Nie znam innego nabożeństwa, nie znam innej pracy, jak miłość.